Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek poświęcony Look Fantastic, czyli subskrypcji Beauty Boxów. Jak widzicie, w tym odcinku będzie taki piękny, żółciutki, słoneczny, trochę niepasujący do października, ale jakże rozgrzewający Beauty Box. Także zapraszam Was do oglądania. Pewne usłyszycie, ja nie jestem w 100% zdrowa, bo niestety i mnie dopadło to jesienne przeziębienie, ponieważ pogoda za oknem, pomimo tego, że jest słoneczna, to jest jednak chłodna. No i niestety gdzieś tutaj katarek mi się też przypałętał, ale mam nadzieję, że nie utrudni nam to w żadnym stopniu wam oglądania, a mi nagrywania tego odcinka. Także moi drodzy, jak zwykle zachęcam Was do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo pamiętajcie, że to tak naprawdę zawsze to, co Wam powtarzam, to dla Was nagrywam te filmy i mam nadzieję, że sprawiają one Wam taką przyjemność, jak mi przyjemność sprawia nagrywanie tych filmów dla Was. No i pamiętajcie również, że dzięki klikaniu dzwoneczek będziecie mogli dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Jak Wam wspomniałam chwilę wcześniej, dzisiaj będziemy sobie analizować zawartość takiego żółciutkiego beauty boxa październikowego. Jak zwykle mamy 6 produktów o wartości powyżej 300 zł. W większości przypadków w tym miesiącu mamy do czynienia, słuchajcie, z takimi produktami niepełnowymiarowymi, ale naprawdę wydają się bardzo fajne. Spójrzcie, mniej więcej tak wygląda zarys zawartości tego beauty boxu. Mamy zarówno elementy do ciała, mamy maseczki, mamy gumki do włosów, mamy również żel oczyszczający, także naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy. Jak widzicie, box jest zapakowany, ja go tylko odklejałam sobie, żeby sprawdzić też, co takiego szczegółowo znajduje się w tym boxie, no żebym też mogła odpowiednio przygotować się do odcinka. No i generalnie zawartość boxa prezentuje się w ten sposób. Jak widzicie, większość produktów jest miniaturowych, ale to nic, bierzmy się, słuchajcie, od razu do pierwszego produktu. Ja sobie tutaj katalog już naszykuję, żeby niczego też nie pominąć, broń Boże, żebyście mogli sobie wszystko dokładnie też przeanalizować, ponieważ no, prawda jest taka, że większość tych produktów, które znajdujemy w tym beauty boxie, znaczy w ogóle beauty boxach, są produktami troszeczkę droższymi. No i żeby wydać takie pieniądze, to nie każdy chce to zrobić od razu, nie mając pewności, jak sprawdzi się dany produkt. I pierwszą rzeczą, którą dzisiaj sobie omówimy, słuchajcie, i to jest jak zwykle ta marka, której nie wiem, jak wymówić, to jest Filorga. Wybaczcie, bo na pewno któraś z tych wymów jest nieprawidłowa, ale dlatego możecie mi też napisać w komentarzach, jak prawidłowo wymawia się tą markę. Także zostawmy już, nie będę powtarzać tego. Jest to Oxygen Glow i to jest, słuchajcie, nic innego jak krem o silnym działaniu doskonalącym i rozświetlającym naszą skórę, który wygładza, wyrównuje koloryt, dodatkowo ujędrnia tą cerę, bo ujędrnia kolor skóry, usuwa toksyny. Jest on dedykowany szczególnie osobom, które mają cerę matową, mają nierówną strukturę skóry, których skóra jest taka szorstka, odwodniona, które już borykają się z tymi płytszymi zmarszczkami, ponieważ również składniki zawarte w tym kremie niwelują, tak jakby wypełniają te drobne zmarszczki. Tak jak wspomniałam, jest dedykowany osobom, które mają niejednolity koloryt skóry. Jest to krem, słuchajcie, który niewątpliwie jest kremem o silnym działaniu, zwalczającym, tak jakby usuwającym nasze niedoskonałości, który natychmiastowo daje nam taki efekt rozświetlenia, efekt pięknej skóry. I to, co jest, słuchajcie, fajne, to jest opracowana przez tą markę zawartość jakichś czynników dobroczynnych, które upiększają naszą skórę. Zawiera ona energetyzujący i zwiększający nawilżenie booster wygładzający, kwas hialuronowy, jak również taki enzym zwany L-enzymem, który działa detoksykująco na naszą skórę. To, co jest też bardzo istotne, słuchajcie, produkt ten zawiera taką technologię Photoperfector HD, która pięknie wygładza, ujednolica tą naszą skórę, sprawia, że ona optycznie staje się dużo piękniejsza. Bardzo fajne jest również to, że produkt ten jest niekomedogenny, czyli wszystkie osoby, które mają problemy
z cerą, które mają problemy, cerę mieszaną, tłustą i obawiają się, że produkt je zapcha, nic takiego nie się tutaj nie wydarzy, także nie musicie się tym przejmować, bo tak jak wspomniałam, się produkt jest niekomandogenny, także możemy śmiało używać sobie ten krem zarówno rano przed makijażem, jak również na nos, jako takie fajne nawilżenie, ożywienie tej naszej skóry, takie lżejsze. No bo wiadomo, ja akurat, jak wiecie, w swojej pielęgnacji stosuję takie na nos kremy treściwsze, bogatsze, które porządnie zajmą się moją cerą podczas, kiedy ja sobie śpię. Natomiast w ciągu dnia pod makijaż wolę używać kremów lekkich, żeby też nie powodowały spływania tego całego makijażu. Także generalnie bardzo Wam polecam z serii Oxygen Glow. Mamy bardzo wiele produktów. Są maseczki, kremy pod oczy, także jeżeli co chcemy, to mamy. Ach, nie powiedziałam Wam o bardzo ważnej rzeczy. Generalnie za mniej więcej mamy na przykład na stronie Douglas.pl mamy dostępne dwa rozmiary. 30 ml w takiej tubce, mniej więcej takiej jak ten, jak również 50 ml i tam to 50 ml kosztuje 190 zł niecałe, ale to co chciałam Wam powiedzieć, to właśnie wypatrzyłam, że na stronie Douglasa produkty te są w promocji, chyba jakieś 60-70 zł, o ile dobrze pamiętam, są tańsze, także zachęcam Was, jeżeli jesteście ciekawi, chcielibyście sobie przetestować ten produkt, to zachęcam Was do odwiedzenia strony Douglasa. No i przechodząc dalej, to jest marka Rituals, to jest Ritual of Mech. I to jest Loving Body Cream. I to jest nic innego, słuchajcie, jak krem, balsam do ciała, gdzie za 220 ml musimy zapłacić 85 zł. Tutaj mamy opakowanie takie plastikowe, natomiast docelowo ta pełna pojemność 220 ml jest zamknięta w przecudnym szklanym słoiczku. I generalnie tak, balsam ten ma naprawdę, słuchajcie, bardzo przyjemny zapach. Ma taką białą konsystencję, która bardzo łatwo się wchłania, ale właśnie pozostawia tą naszą skórę cudownie nawilżoną. Pachnie tak świeżo, tak trochę tak jakby cytrusowo. Dla mnie ten zapach jest po prostu niesamowity. Generalnie skóra po użyciu tego produktu jest taka zdrowsza, promienna, odżywiona i w ogóle też ten balsam moim zdaniem działa na zmysły właśnie przez tą orzeźwiającą taką nutę, nie wiem, jakby cytrusów. Na stronie producenta znajdziemy również informację, że jest tam wzbogacona, jest ten balsam wzbogacony kwiatową nutą serca i gdzieś tam tą całość tych zapachów zamyka aromat drzewa cedrowego. Także naprawdę zawiera taką nastrajającą pozytywnie kompozycję, gdzieś te pomarańcze, to drzewo cedrowe. I właśnie to wszystko tak nawilża, dodaje energii i poprawia nam nastrój. Ja nie wiem jak Wy, ale ja na przykład mam tak, że ja lubię pięknie pachnące balsamy, ponieważ to od razu poprawia mi humor. Lubię, kiedy ten zapach się utrzymuje, potem pachnie mi pościel, pachnie mi piżamka, także naprawdę bardzo lubię, jeżeli coś tak pięknie pachnie. Jak widzicie, skóra jest nawilżona, bo jest, jak widać, lekkie rozświetlenie, ale to jest pięknie wchłonięte. No naprawdę ten zapach jest przecudowny. To, co jest też, słuchajcie, bardzo istotne, to ten krem jest dostępny również w takich opakowaniach uzupełniających, to się nazywa Eco Chip bodajże, dzięki czemu możemy właśnie nie wyrzucać tego pięknego szklanego słoiczka, tylko uzupełnić sobie ponownie ten pojemniczek, ten słoiczek zawartością tego refilu, że tak powiem. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten produkt, to by było na tyle. Przejdźmy sobie teraz, słuchajcie, do kolejnej maski. W sumie mogę wspomnieć o niej wcześniej, ale tym razem mam tutaj doktora Botanicalsa. Jest to maseczka z turmerikiem. Nazywa się ona Turmeric Superfood Restoring Treatment Mask. I za 60 ml, słuchajcie, tej maseczki zapłacimy 77 zł na stronie Look Fantastic. Normalnie na przykład na Douglasie zapłacimy 95 zł. Maseczka ta, słuchajcie, zapewnia nam ochronę antyoksydacyjną, zapewnia nam nawilżenie, zwiększa blask skóry oraz jednocześnie wyrównuje jej koloryt. Zawarta jest tutaj, słuchajcie, proszek po prostu z korzenia kurkumy. Jest to w ogóle maseczka wegańska, która też pomaga nam wysuszyć i tak jakby zapobiegać powstawaniu wszelkich zanieczyszczeń, wszelkich niedoskonałości na naszej cerze. Jak wiemy, korzeń kurkumy jest bardzo bogaty w kurkuminę, czyli naturalny składnik aktywny, który po prostu pomaga nam w regeneracji, uspokojeniu i takim rozjaśnieniu skóry. To, co jest też istotne, pomaga nam on też, maseczka to pomaga nam wypełnić takie drobne linie mimiczne, drobne zmarszczki, jak również zapobiega powstawaniu tak zwanych sarczych plam. I dzięki używaniu tej maseczki jesteśmy w stanie zapewnić naszej skórze taką jędrność, witalność,
rozpromienić ją, ożywić. I jeżeli chodzi o sposób aplikacji, to jest tak naprawdę bardzo prosty, ponieważ wystarczy ją nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy, pozostawić na około 10-15 minut i po prostu spłukać letnią wodą. Możemy również, słuchajcie, stosować tą maseczkę na noc, żeby tak jakby ten efekt pogłębić i żeby był bardziej odżywczy. Ja jak czytałam i przeczytałam, że puszczę to na noc, to tak trochę słabo, ponieważ kurkuma, jak wiem, jest barwiąca. Kiedyś miałam nawet z Bieleny taką maseczkę z kurkumą i naprawdę zaprzestałam jej używania, ponieważ byłam cała żółta i bardzo ciężko mi było domyć potem twarz, ale ta maseczka jest, słuchajcie, jeżeli zwrócicie uwagę, ona jest tylko tak leciutko zarzucona. Myślę, że nie będzie problemu, żeby sobie potem po prostu tą maseczkę zmyć, żeby na nie narobiła nam żadnej krzywdy. Kolejny produkt, słuchajcie, o którym sobie dzisiaj powiemy, to jest marka, której też wcześniej nie znała, nazywa się ona Philip Kingsley i jest to nic innego, słuchajcie, jak Bond Builder, czyli maseczka nie wymagająca spłukiwania. Generalnie za 50 ml musimy zapłacić 149 zł, ja tutaj chyba również mam 15 ml pojemności tego produktu, a 20 akurat. Maseczka też się dokładnie nazywa Speed and Remedy i generalnie, słuchajcie, jest to, tak jak Wam wspomniałam, odżywka bez spłukiwania, która pomaga chronić i wzmacniać strukturę naszych włosów. Naprawia je zniszczone końcówki właśnie poprzez uszczelnienie jakby tych rozdwojeń, dzięki czemu nasze włosy stają się mocniejsze, gładsze i też automatycznie wyglądają na zdrowsze. To, co jest fajne, słuchajcie, ten produkt utrzymuje się na naszych włosach do 3 myć i tworzy na nich taką jakby tarczę ochronną, która zapobiega właśnie powstawaniu uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, promieniowaniem UV, stylizacją. To, co jest też fajne, słuchajcie, to zawiera on aż 3 składniki utrzymujące wilgoć w naszych włosach, między innymi także olejek rycynowy oraz białka. Jeżeli chodzi o aplikację, to wystarczy użyć takiej ilości dużego ziarnka grochu, rozprowadzić, słuchajcie, na połowie długości włosów oraz na końcówkach. Pamiętajcie, żeby nie wsierać tutaj w skalp. I bardzo istotne, żeby zwrócić szczególną uwagę na te partie zniszczone, na które lepiej nałożyć sobie większą ilość odżywki. Ona też ma przepięknie pachnie, jest w ogóle jest kompletnie przeźroczystym, tutaj troszeczkę wypłynęło, nie wiem, czy Wy to widzicie. Ale zapach jest bardzo przyjemny, bardzo delikatny, naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam. Czytałam dużo opinii na temat tego produktu, właśnie jak przygotowałam się do nagrywania tego filmu. I naprawdę wszyscy wypowiadali się w samych superlatywach. No niestety 150 zł za 50 ml to jest dość sporo, no ale jeżeli maseczka utrzymuje się aż do 3 myć, no to tak naprawdę nie musimy powtarzać często tej aplikacji, często nakładać produktu, więc to też przy okazji, jakby nie patrzeć, słuchajcie, ułatwia nam proces po prostu pielęgnacyjny. No i kolejną rzeczą, z którą rzadko się spotykamy tak naprawdę w boksach, jest to e-cooking i jest to nic innego jak żel oczyszczający do twarzy, gdzie za 200 ml musimy zapłacić 120 zł. Mamy tutaj takie fajne opakowanie z piękną kolorową, ona jest w sumie taka biało-perłowa, mieni się na kolorowe pompkę. Tutaj mam aż 125 ml, natomiast za 200 ml musimy zapłacić 120 zł. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o ten żel, to ma za zadanie przywracać cerze zdrowy blask właśnie dzięki temu skutecznemu oczyszczaniu, ale oczyszczaniu, które ma łagodną formułę. Jest ten żel idealny do cery zarówno normalnej, jak i do cery tłustej. Jest to żel z kojącym wyciągiem z ogórka oraz aloesu. Dodatkowo to co robi, to usuwa właśnie wszelkie zanieczyszczenia, zabrudzenia, dostarcza intensywnego nawilżenia i przywraca skórze właśnie taką równowagę. Dodatkowo antyoksydacyjna witamina E pomaga neutralizować uszkodzenia spowodowane poprzez wolne rodniki i zwalcza tak zwane przedwczesne starzenie się skóry. I jest, tak jak wspomniałam, on idealny do sery normalnej i tłustej, jest to produkt wegański i nie zawiera żadnych parabenów, czyli naprawdę jest to bardzo fajny produkt. Pachnie, powiem Wam, dość specyficznie, taki mocno czuć go ogórkiem, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś naprawdę jest łagodne, jeżeli coś jest naturalne, jeżeli coś fajnie wpływa na naszą twarz, no to niestety może zapach nie być zbyt idealny. Tutaj mamy właśnie ekstrakt z ogórka i organiczną glicerynę. Mam nadzieję, że nie będzie ona w jakiś sposób przyczyniać się do zapychania naszej twarzy. Skóry twarzy. No i to, co jest już tak naprawdę ostatnią rzeczą, jest to marka Vintage Cosmetics i mamy tutaj, słuchajcie, gumki typu scrunchie.
Ja niestety nie wiem ile, nie udało mi się je znaleźć, w ogóle gumki są też w takim słonecznym, letnim kolorze. Są i nie, tak jak mówię, nie udało mi się znaleźć ile kosztują te dwie sztuki, szukałam nawet po różnych stronach. Wiem, że za 5 sztuk musimy zapłacić 42 zł. Złotych, 42 zł. Generalnie gumki są wykonane z miękkiej satyny, są one tak zaprojektowane, żeby właśnie nie szarpać naszych włosów, nie gnieść, nie odkształcać, nie wyrywają się nam włosy podczas zdejmowania gumki. I to, co jest bardzo częste i widzimy to powszechnie, to to, że jeżeli nie chcemy tej gumki mieć już na włosach, to po prostu zakładamy sobie ją na nadgarstek i tworzy nam się też pewnego rodzaju taka jakby bransoletka, dodatkowy element designerski taki naszego stroju. No i moi drodzy, tak naprawdę to już jest tyle. Bardzo szybko się przeszliśmy przez tą całą zawartość tego boksa. Naprawdę zapowiada się, znaczy wszystko wygląda bardzo fajnie, jestem mega zachwycona balsamem, ponieważ ta skóra jest teraz taka delikatna, taka mięciutka, taka wygładzona. Naprawdę powiem Wam, że jest to jeden z lepszych boksów. Nie do końca jestem przekonana co do tych gumek, bo szkoda, że na przykład nie są dwie w różnych kolorach, to zawsze jest jakiś tam dodatkowy atut, szczególnie, że kolor żółty nie jest zawsze takim powszechnym kolorem, nie jest zawsze często używanym kolorem, jeżeli chodzi o nasze stroje, więc też nie pasuje nam zawsze do wszystkiego. Jednak jakieś takie ciemniejsze kolory często są bardziej takie neutralne, ale to już tylko takie czyste moje czekalstwo. Ja Wam ze swojej strony naprawdę polecam tego boksa. No wiem, że już troszeczkę jest późno, bo mamy już 15 października, więc już mamy połowę miesiąca. No ale niestety też z powodu przeziębienia nie bardzo miałam możliwość nagrywania Wam wcześniej tego filmu, za co serdecznie przepraszam. I piszcie proszę w komentarzach, czy testowaliście już któryś z tych produktów. Czekam na Wasze opinie, czekam na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnym odcinku. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to przypominam Wam, żebyście to robili dzięki klikaniu o dzwoneczek, ponieważ zbliżamy się do 1500 subskrypcji, a to oznacza kolejne rozdanie.